Marta Szymik-Telerz, moim i Państwa gościem jest wójt gminy Zebrzydowice, Andrzej Kądziołka. Dzień dobry, panie wójcie. Dzień dobry. Panie wójcie, proszę o takie krótkie podsumowanie roku 2018 pod względem takich najważniejszych inwestycji. 2018 rok zakończył się dla nas zrealizowaniem inwestycji, które mieliśmy zaplanowane, szczególnie w obszarze termomodernizacji budynków oświatowych, remontów dróg. No i płynnie weszliśmy w 2019 rok z budżetem podobnym, porównywalnym i z zadaniami, które stanowią też kontynuację zadań z zeszłego roku, jak na przykład budowa ścieżki rowerowej po żelaznym szlaku, która w tym budżecie znajdzie kontynuację. Jak pan ocenia ten budżet i w jakim stopniu korzystacie ze środków zewnętrznych? Staramy się wszystkie inwestycje, które realizujemy i gdzie jest oczywiście możliwość pozyskania jakiegoś dofinansowania zewnętrznego, właśnie realizować w ten sposób, bo to jakby zwielokrotnia nasze możliwości. Korzystaliśmy zarówno ze środków unijnych, jak i także korzystamy ze środków krajowych, choćby z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przedsięwzięcia z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, czy związane z ograniczaniem choćby niskiej emisji. Ważnym punktem w budżecie są inwestycje drogowe. Panie wójcie, które drogi, chodniki doczekają się remontu w tym roku? To znaczy, ubiegły rok był, bym powiedział, dobry pod tym względem, dlatego że wspólnie z powiatem cieszyńskim wykonaliśmy modernizację ulicy Stalmacha w Kaczycach, drogi powiatowej, a także na naszych drogach żeśmy wiele inwestycji wykonali. W tym roku też nie jest źle, bo w sumie na drogi gminne mamy kwotę zarezerwowaną ponad 4,5 miliona złotych. Chcemy również kwotą 300 tysięcy złotych wesprzeć powiat cieszyński w zakresie modernizacji, którą planuje na drodze powiatowej na ulicy Księdza Janusza w Zebrzydowicach. No a z tych dróg gminnych to przede wszystkim w tym roku nową nawierzchnię otrzymają ulice między innymi Średnicowa, Stalmacha, Jutrzenki, Bławatkowa, Lipowa, Jaśminowa, no i wiele, wiele, znaczy może nie wiele, wiele, ale i także inne, gdzie te remonty nawierzchni będą wykonywane. Kwota 4,5 miliona złotych, to już coś za to można zrobić. Choć oczywiście potrzeby są znacząco większe i w najbliższym czasie potrzeby na remonty dróg no będą jedną z ważniejszych pozycji wydatkowych w naszym budżecie. Bo po prostu te drogi trzeba naprawiać, trzeba je remontować. Zmieniamy trochę temat. Infrastruktura wodociągowa, kanalizacja. Co w tym zakresie, panie wójcie, uda się zrealizować? No to kolejna jakby pozycja, jeżeli chodzi o stronę wydatkową. Bo bardzo ważna. Bardzo ważna i znacząca, jeżeli chodzi o wydatki, bo to jest 7 milionów złotych. Tam w ramach tych środków zarówno budujemy nowe wodociągi, jak i te istniejące remontujemy, wymieniamy, jak i rozbudowujemy sieć kanalizacyjną na terenie gminy, poprawiamy stan naszych ujęć dla potrzeb właśnie tych wodociągów. Powiem, że jeżeli chodzi o wodociągi, to przekroczyliśmy no ponad 90% pokrycia gminy, jeżeli chodzi o sieć wodociągową. Natomiast jeżeli chodzi o sieć kanalizacyjną, to również jest to wysoki procent, bo no znacząco przekraczamy już 80% skanalizowania. I dalej te projekty realizujemy. Mamy projekty, mamy wprowadzone zadania do budżetu, no i będziemy je sukcesywnie wykonywać. Kolejny istotny dział, oświata. Ile środków przeznaczacie na oświatę? Jak powiedziałem na początku naszej rozmowy, zakończyliśmy w zeszłym roku z dofinansowaniem z programu unijnego termomodernizacji budynków oświatowych. W tym roku no, oprócz takich środków przeznaczonych, które przeznaczamy na bieżące remonty, na utrzymanie tych obiektów, to jakichś inwestycji większych nie planujemy. Natomiast sama oświata no to jest w budżecie gminy wydatek 22 milionów złotych. Jeżeli odejmiemy od tego przedszkola, które kosztują 4,5 miliona złotych,
to mamy kwotę 17,5 miliona złotych, a subwencje oświatowe mamy 12 milionów złotych, czyli jak widać w każdej gminie, a mówię o tym nie bez kozery, dlatego że jesteśmy w takim gorącym okresie, kiedy na tematy oświatowe dużo się mówi i wypowiadają się wszyscy, jak to jest a jak być powinno może, bardziej by trzeba było mówić. Także my wydajemy te 17 milionów, może nawet ponad, na szkoły, dla których gmina jest organem prowadzącym, natomiast z budżetu państwa otrzymujemy na to 12 milionów. I tak jest w każdej gminie. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, panie wójcie. Gospodarka komunalna, ochrona środowiska, wymieniła to pani w jednym jakby zdaniu i rzeczywiście to... Taki dział w budżecie. To są takie sprawy, które się wiążą ze sobą. Kontynuujemy w roku 2019 program, który wdrożyliśmy w roku 2017 po przyjęciu przez Sejmik Województwa tej tak zwanej uchwały antysmogowej. Zakłada on, że do 2022 roku wymienimy kilkaset źródeł ciepła. Mówię kilkaset, dlatego że myśmy już raz nowelizowali ten program. Początkowo zakładaliśmy, że to będzie 150. Teraz wydaje się, że to będzie znacząco więcej, bo od 2017 roku, łącznie z wnioskami, które mamy złożone na ten rok, tośmy już przekroczyli 250 tych starych pieców, które będą wymienione. To znaczy wymieniliśmy w 2017 z dopłaty gminy 33, w zeszłym roku 106, a w tym roku jest złożonych 89 wniosków. Myślę, że warunki, które oferuje gmina, są bardzo atrakcyjne, bo do wymiany starego kopciucha na piec gazowy gmina dopłaca 75% całego przedsięwzięcia, nie więcej niż 7,5 tysiąca złotych, a do pieca, gdzie tym nowym to będzie piec na ekogroszek piątej klasy, 50%, nie więcej niż 5 tysięcy. Także z tego, co wiem, to są dość warunki atrakcyjne. One, myślę, że również uzupełniają te możliwości, które pojawiły się teraz w zakresie tego programu rządowego Czyste Powietrze i mam nadzieję, że poprawi się jakość naszego życia tym, czym oddychamy, chociaż do doskonałości i do ideału pewnie jeszcze bardzo daleko. Jeżeli chodzi o inne zadania, no to dofinansowujemy również przyłącza wodno-kanalizacyjne, budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, usuwanie azbestu. Pomagamy także tam, gdzie zakres budowy przyłącza wodociągowego czy kanalizacyjnego jest długi, a biorąc pod uwagę ukształtowanie terenu, konfigurację, rzeźbę, to jest to znaczący koszt, dlatego tam staramy się też mieszkańcom w jakiś sposób w tym zakresie pomagać. Hitem tej wiosny, jak i wiosny 2018 są kompostowniki. To są działania, które zmierzają do tego, żeby ograniczyć globalną ilość odpadów komunalnych. W zeszłym roku wydaliśmy nieodpłatnie tych kompostowników 200. W tym roku mamy środków na raz tyle i myślę, że zostanie ten wynik wykonany, a jak nie przekroczony. Gospodarka odpadami w tym roku, no, jesteśmy po przetargu, przetarg na 2 lata. W 2019 stawka za osobę na miesiąc to jest 13 zł. Jest podwyżka. Myślę, że to nie jest koniec, dlatego że jak obserwujemy tendencje, które są na tym, nazwijmy, rynku odpadowym, to niestety te ceny idą cały czas do góry. Powiem tylko taki przykład, że tak zwana opłata marszałkowska za składowanie w tym roku to jest 170 zł od tony, a w przyszłym roku ma być to 270 zł od tony. Także to jeszcze będzie kosztować. Niestety. Panie wójcie, w tym dziale pojawiły się również środki na projekt budowy PSZOK-u. Tak.
punkty segregacyjne zbiórki odpadów komunalnych, bo tak należy ten skrót odczytywać, to są istotne elementy, które uzupełniają cały system i trzeba powiedzieć, że u nas od początku to dość dobrze funkcjonuje. Natomiast no, chcielibyśmy zrobić jakiś kolejny krok do przodu i w tym roku w budżecie znalazły się środki na dokumentację, koncepcję, projekt. Jeszcze trudno jakby przesądzić, co to będzie za forma. I rzeczywiście chcemy ten PSZOK zlokalizować w lepszej lokalizacji, bardziej centralnie w gminie, z lepszym dojazdem w sąsiedztwie oczyszczalni ścieków w Kończycach Małych. Przejdźmy może do takiego tematu związanego z turystyką, z kulturą. Mam tutaj na myśli dokładnie rowerem po żelaznym szlaku. Co to za projekt? Proszę nam coś więcej na ten temat powiedzieć. No to taka ciekawa propozycja, która jest wspólnym przedsięwzięciem gmin zarówno czeskich, jak i polskich. Pomysł urodził się w gronie samorządów tutaj naszych sąsiedzkich, czyli ze strony polskiej Godowa, Jastrzębia Zdroju i naszej gminy, a ze strony czeskiej miasta Karwina i gminy Piotrowice koło Karwiny. W efekcie ma powstać pętla 40-kilometrowa. A dlaczego mówimy o żelaznym szlaku albo o projekcie rowerem po żelaznym szlaku? Bo częściowo trasa tej ścieżki rowerowej ma przebiegać po nieczynnych liniach kolejowych, które przebiegały czy przebiegają przez teren naszej gminy. Projekt jest wieloetapowy, jego zakończenie planowane jest na czerwiec 2020 roku i wtedy będziemy mogli przejechać rowerem te 40 km, z czego połowę po tych właśnie nieczynnych liniach kolejowych. Jest to ciekawa propozycja, nie tylko krajoznawczo-turystyczna, przy okazji tam dowiadujemy się coś też o historii regionu, ale przede wszystkim jest to bezpieczne w oddaleniu od ciągów komunikacyjnych, dróg, w zieleni, czyli w takim sprzyjającej odpoczynkowi i rekreacji rowerowej, sprzyjającej środowisku. Czyli każde to miasto partnerskie, gmina wykonuje swój odcinek. Tak. Dokładnie tak jest. W zeszłym roku, tak jak powiedziałem, zakończyliśmy pierwszy etap. W tym roku przystępujemy do realizacji drugiego etapu. Pozyskaliśmy na to środki z programu współpracy transgranicznej Czechy-Polska na lata 2014-2020. Na koniec, panie wójcie, naszej rozmowy wspomnijmy o funduszu sołeckim. Ile środków i co głównie z tego funduszu jest realizowane? Jakie zadania? Fundusz sołecki po raz pierwszy zafunkcjonował w naszej gminie w roku ubiegłym. W tym roku na każde sołectwo mamy ich 5. Jest to w budżecie kwota około 35 tysięcy złotych. Sołtysi uzgodnili te planowane zadania na zebraniach wiejskich w ubiegłym roku, no i są wprowadzone do budżetu i realizowane. Część nawet już jest zrealizowana. To są różne przedsięwzięcia, od dofinansowania różnego rodzaju festynów, imprez, poprzez wyposażenie świetlic. Oświetlenie. Na przykład jakieś drobne inwestycje infrastrukturalne związane z oświetleniem, przystankami. Nowym takim elementem, który też już w zeszłym roku się pojawił, jest to, że możemy ten fundusz sołecki wzbogacić jeszcze środkami, które w drodze konkursowej zaoferował marszałek województwa. W skali województwa przeznaczono na to 4 800 000 zł. Na gminę to jest 60 000 zł. Jak to podzielimy przez 5 sołectw, to u nas to jest po 12 000 na każde sołectwo. Gmina do tego dokłada drugie tyle, czyli oprócz tego funduszu sołeckiego jeszcze 24 000 zł. Będzie możliwe do pozyskania, oczywiście na warunkach konkursowych, bo to cały czas mówimy o konkursie. Na dodatkowe jeszcze jakieś inwestycje, które tym razem zgłosił sołtys w porozumieniu z Radą Sołecką, takie wnioski do 10 kwietnia złożymy w Urzędzie Marszałkowskim. Kiedy te wnioski zostaną rozpatrzone? Z tego, co przekazano na spotkaniu w Starostwie Powiatowym w Cieszynie w ubiegłym tygodniu, to do końca maja powinny być decyzje i umowy już z gminami na realizację tych zadań. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Proszę bardzo. Moim i państwa gościem był wójt gminy Zebrzydowice Andrzej Kądziołka.